Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tutaj Maciej Biner. Chciałem Wam w dzisiejszym odcinku opowiedzieć o tym, jak zatrudniłem pracownika. Jakie były w związku z tym problemy, perypetie. Jak już pamiętacie, otworzyłem działalność gospodarczą w Niemczech, polegającą na sprzedaży i montażu okien. Jeśli chodzi o sprzedaż, to absolutnie znam się na tym. Jestem w stanie sprzedawać okna. Natomiast jeśli chodzi o montaż, to już absolutnie nie mam o tym pojęcia. Nie mam także pojęcia o technologii budowy okna, dlatego też pojechałem do Polski, 2 tygodnie spędziłem w miejscu, gdzie jest największa fabryka okien w Europie, w Polsce. Tam poznałem, z czego okno jest zbudowane, jak funkcjonuje, jaka jest technologia jego budowy, jak można, na jakie różne aspekty tego typu produktów należy zwracać uwagę, na jakie parametry. Ciągle nie potrafię tych okien montować, a więc pomyślałem sobie tak, jak ten problem rozwiązać. Mój plan był taki, wziąć osobę z Polski, która przyjedzie, która będzie takie coś potrafiła robić, ale nie mam aż tyle zamówień, przynajmniej na początku, żebym był w stanie tej osobie zapewnić stałą pracę, stały dochód. Rozwiązanie miało być takie coś, że takie kombi rozwiązanie, że tutaj na miejscu, w regionie, gdzie mieszkam, jest około 2,3% bezrobocie i pomyślałem sobie tak, że ta osoba, która by montowała te okna, będzie pracowała w gospodarce, będzie pracowała gdzie indziej po prostu, na wolnym rynku, a jednocześnie będzie tutaj u mnie w zasięgu, że gdybym jej potrzebował, to będę mógł wykorzystać jej umiejętności do tego, żeby montowała te okna i za to płacić. Okazało się, tak zrobiłem, po prostu poszukałem taką osobę w Polsce, przyjechała tutaj na miejsce, podjęła też pracę, ale pewna jest problematyka z tym związana, że nie udało to się, i pewnie właśnie z jakiego powodu, dlatego że po prostu nie sprawdziłem kompetencji tej osoby, nie sprawdziłem jej historii, a po drugie nie zagrała tak zwana chemia, nie zagrała system wartości nasz obu. Dlatego, że jest to bardzo ważne, dlatego, że w tak małej działalności jak ta, nie jest to działalność, która zatrudnia setki osób i nie ma kontaktu między tego poziomego. Natomiast tu trzeba sobie ufać, polegać na sobie i to jest praktycznie najważniejsza rzecz. Drugą rzędną sprawą jest ten montaż, on też musi wychodzić, on musi działać, musi to być fachowiec, ale tu zabrakło tego pierwszego. Okazało się, że ta osoba po przyjeździe rzeczywiście absolutnie nie jestem w stanie z nią współpracować. Nasze systemy wartości były różne. Ja nie potrafiłem na niej polegać, nie potrafiłem jej zaufać. Nie potrafiłem też takiego zaufania zdobyć. Zresztą nie chcę się wdawać w szczegóły, ale tak to właśnie jest, że zamiast na przykład, no było duże rozczarowanie, bo zamiast tego, co się obiecywało, przykład oczekiwało się tyle, a dostało się na końcu niewiele. Nie byłem w stanie po prostu współpracować z tą osobą, a tak dla Was właśnie powiem, że rzeczywiście tutaj najważniejsze są relacje, relacje między ludźmi w takiej działalności, najważniejsze są te relacje między partnerami, między pracownikami i tutaj one stanowią 85%. Cała reszta to jest 15% i teraz tego 85% zabrakło. Nawet nie doszło do tego, żeby sprawdzić te 15%. Ale to po prostu była relacja, która nie dawała satysfakcji, nie dawała pewności, nie budowała zaufania. I to właśnie zakończyło się tak, że już nie współpracuję z tą osobą, a tak właśnie chciałem Was przestrzec, że co można zrobić, żeby tego uniknąć. Ja właśnie mogłem zadzwonić do kilku innych pracodawców tej osoby, się spytać, jak ona jest, bo zauważcie, że potrzebujecie fachowca, tak jak ja powiedziałem, osoby, która jest fachowa, a więc powiedzmy 10 lat doświadczenia, także nie może być to osoba młoda, już będzie miała powiedzmy jakieś 30-35 lat, 40 na karku. I teraz tak, znaleźć taką osobę bezrobotną, która jest dobra w tym, co robi, jest praktycznie niemożliwe. I to już praktycznie wykluczało, że ta osoba naprawdę nie będzie w stanie tutaj podjąć i realizować tych zadań. Także mogłem rzeczywiście się spytać, dlaczego ona jest bezrobotna, dlaczego tego nie robi, dlaczego już jeszcze nie działa, mając taki wiek na karku.
A na tego po prostu nie zrobimy. Także róbcie to, sprawdzajcie ludzi, sprawdzajcie pracodawców, dlaczego się nie udało poprzednio, dlaczego ta osoba dalej szuka pracy i pomimo to, że podobno ma jakieś kwalifikacje, a nie pracuje. Jak rozwiązałem ten problem w tym momencie? Zupełnie odwrotnie. Szukałem osoby, która jest zapracowana. Już nie bezrobotnej, bo taka to są raczej malkontenci, to są raczej ludzie sfrustrowani, którzy od razu chcą mieć jakieś pieniądze, od razu zarobki. Nie warto. Lepiej wziąć przynajmniej na początku osobę, która nie jest frustrowana, która już coś robi i zarabia. Ona jest droższa, ale jest za to pewniejsza, można na nią liczyć, skoro ma działalność i funkcjonuje. Jest to osoba zapracowana, a więc będzie miała presję czasową, że jeżeli dasz jej zadanie do zrobienia, to zrobi i wykona je szybko. I na taką się też zdecydowałem, poszukałem firmy w Polsce zamiast właśnie tego pierwszego rozwiązania, która będzie montowała dla mnie te okna. Już taką firmę mam, przyjeżdża teraz za 3 dni. Będą tu dwóch monterów z samochodem, ze swoimi narzędziami. Ja już niestety kupiłem wcześniej narzędzia, kupiłem samochód, kupiłem nawet garaż. To były takie moje inwestycje na początek. Właśnie teraz widzicie, ile to wszystko na razie mi kosztowało. Reklamy dodatkowo zamówiłem reklamę prasową, który został na razie tylko jednego klienta, ale o tym powiem jeszcze w następnym filmiku o sposobie sprzedaży i reklamy nowej działalności. Natomiast rozwiązanie jest takie, że ta osoba przyjeżdża firma montująca i prostsze jest o tyle, że dostaje rachunek na końcu, nie muszę się tym martwić, co oni dalej robią, nie muszę się tym dalej zajmować. Także jestem pełen optymizmu i czekam też na tych monterów, także zobaczymy, jak nam się uda. Śledź się to też ze mną, dzięki za wszystkie maile, dzięki za zapytania, dzięki nawet za jeden telefon. Będziemy się słyszeć w kolejnych filmikach, opowiem Wam dalej o mojej historii. Będziecie śledzić to, jeszcze raz zachęcam do kolejnych maili, do kolejnych pytań. Także pozdrawiam wszystkich, do następnego filmiku i do usłyszenia. Bye bye. Się kobietą, twardy dla nich, bądź jak beton. Zapuść wąsy, z tyłu grzywę, kwiata kup.